Tutaj znajduje się nasze ostatnie dziecko. Realizujemy jeden projekt, on jeszcze jest ściśle tajny. A jakaś rada dla początkującego offroadzisty? Offroadzisty? Możesz zdradzić ile cię wyniosły wszystkie przeróbki w twoim aucie? Pewnie zastanawiacie się, gdzie ja jestem, co ja tutaj robię i co to ma wspólnego z Waterjetem. Za chwilę wam to wszystko wyjaśnię. Cześć Tomku. Witaj. Cześć. Żółwik. Słuchaj, powiedz mi, gdzie my się teraz znajdujemy? Znajdujemy się w firmie Trasek Offroad. Zajmujemy się tutaj modyfikacją, serwisem, naprawą samochodów terenowych. Czy byś mógł mnie na początku oprowadzić o tym miejscu, pokazać mi parę smaczków, co tutaj się dzieje? No, mamy tutaj kilka stanowisk. Oczywiście, zapraszam. Tutaj znajduje się nasze ostatnie dziecko, praca, nad którą, której poświęciliśmy rok czasu. Samochód na ukończeniu, w fazie finalnych testów, przygotowania do sezonu 2021 w toku. Jakie tutaj są modyfikacje poczynione? No tu tak tego nie można określić, że są poczynione modyfikacje, bo samochód został zbudowany od nowa u nas w firmie i no, tego nie można porównać z niczym innym. Więc to jest pojazd całkowicie customowy. A, całkowicie customowy. Opowiesz mi o kilku smaczkach, co tutaj porobiłeś? Staraliśmy się zachować przy tym pojeździe jeden z argumentów, jeden z takich czynników, który musiał być spełniony, to była masa, która sobie postawiliśmy poprzeczkę na jedną tonę i musieliśmy zastosować kilka trików technicznych, od kompozytów po aluminium i optymalizację wszystkich elementów ślusarskich. A na tą chwilę realizujecie jakiś projekt? Realizujemy jeden projekt, on jeszcze jest ściśle tajny, ale tak zwanie pokażemy kilka migawek, ale całości nie możemy pokazać. Co to jest to po twojej prawej stronie? Po prawej stronie widzimy prototyp klatki, ramoklatki nowego pojazdu terenowego. Pracujemy nad nim też już dość długo, ale tylko dlatego, żeby zbudować oprzyrządowanie do budowy. I do tak zwany przyrząd ma służyć też do pomiarów, gdyby w przypadku jakiejś przewrotki, rolowania, dachowania samochodzik się powyginał. Więc tutaj bardzo długo trwa przygotowanie oprzyrządowania do budowy tego pojazdu. Czy przy tym projekcie coś zostało wycięte na Waterjecie? Tak, tutaj wszystkie elementy, które widzimy na tym stole, łącznie z wykonaniem stołu, wszystko zostało wycięte na Waterjecie. Więc no, bez tej maszyny byłoby bardzo ciężko zbudować ten pojazd. Mamy tutaj precyzję. To jest jedno. Drugie, wykorzystujemy tu dość nietypową, twardą stal Raex 400, która no, jest bardzo trudna w obróbce skrawaniem. Wiercenie, wycinanie jest dość uciążliwe, a poprzez zastosowanie Waterjeta nie hartujemy powierzchni, nie nagrzewamy, więc mamy nominalną strukturę tego materiału. No, jest to zaleta Waterjeta. To prawda. Czyli do tej pory to była taka ręczna robótka, tak? No, stara szkoła to była szlifierka, palnik. No, dzisiaj można sobie pomóc technologią. No i to przyspiesza, ułatwia. No, łatwiej jest coś narysować w komputerze i po prostu to wyciąć sobie Waterjetem, niż planować, trasować ręcznie na stali i jechać ze szlifierki. No, to była trochę męka. Słuchaj, przywiozłem ci coś. Coś, co nie wiem, do czego służy, ale zostało to wycięte na Waterjecie. Jakbyś mógł mi wytłumaczyć, co to jest i do czego służy? Przywiozłeś mi urządzenie, które ma pomóc majsterkowiczom, jak również w profesjonalnym warsztacie, do wstępnego ustawienia geometrii kół. Urządzenie jest bardzo proste. Nie jest to urządzenie, które zastąpi geometrię, ale już pozwoli nam w bezpieczny sposób udać się na stację, gdzie na profesjonalnej maszynie ustawią nam geometrię. To jest ten kawałek blaszki. Kawałek blaszki, który nam ułatwia. Ma kilka tak zwanych
trudnych kształtów do wycięcia klasyczną metodą. No, ze szlifierki to już jest prawie, że niemożliwe. Wykonanie tego w sposób klasyczny no, wymagałoby kilku godzin pilnikowania oraz wiercenia. Przez zastosowanie waterjeta możemy sobie pobawić się w bajerki. Tutaj mamy ikonkę atrapy z Jeepa, która jest wykorzystana od razu jako uchwyty na mocowanie do piasty. Każdy, kto troszeczkę robi przy samochodach, rozpozna, do czego jest ten przyrząd, do jakiej marki dedykowany, więc na pewno się przyda. Są tu uchwyciki do tak zwanych gumeczek do trzymania. Tutaj mamy zrobione to podtrzymanie telefonu, w którym mamy aplikację poziomnicy. Możemy zastosować tutaj sobie poziomnicę klasyczną i też ją przyczepić na gumki. Zaraz pokażemy to już zamontowane na aucie. Co tu więcej gadać? Po prostu proste narzędzie, wykonane w bardzo precyzyjny sposób i tyle. Mamy tutaj przyrządzik zamocowany, ja tutaj ściągnę poziomnicę. Tu akurat poziomnicę mamy magnetyczną, ale możemy sobie założyć gumeczki i taką poziomnicę po prostu przymocować. I teraz wykonanie tego tutaj zygzaczka metodą klasyczną no, byłoby wyzwaniem, w szczególności w blaszce w czwórce. Tutaj sobie przyczepiamy poziomnicę. Możemy ją sobie zabezpieczyć gumeczką, gdybyśmy szarpali kołami czy czymś. Akurat tu mamy zainstalowany magnesik. Możemy sobie tutaj teraz włączyć poziomnicę. I mamy ustawiony. Mamy tu bardzo precyzyjnie, co też z pilnika byłoby bardzo trudne do wykonania, rowki, na których możemy sobie przeprowadzić odczyt. Tu nam jedna miara uciekła, ale to nie jest problem. To załączymy sobie za chwilę. Z drugiej strony mamy już zamocowanego iPhone'a. Mamy zamocowanego iPhone'a. I teraz iPhone'ik by mógł nam spaść. Lub inny smartfon. I tutaj sobie zastosowywując gumeczkę, znowu mamy bardzo ten trudny kształt do wykonania, ale możemy sobie założyć, że takiego smartfona sobie postawimy. Nie mamy tutaj ryzyka, że nam coś spadnie. Teraz sobie możemy to ustawić. No i na takim urządzeniu w bardzo prosty sposób, można powiedzieć prostym kątownikiem, możemy sobie ustawić wstępnie geometrię. No nie geometrię, zbieżność, żeby było poprawność. Możemy sobie ustawić zbieżność na przykładzie takiego przyrządu. A jakaś rada dla początkującego offroadzisty? Offroadzista niech tak zwanie kluczem będzie, gdy trafi na osobę doświadczoną, która wprowadził. Bardzo łatwo jest nierozsądnie wydać pieniądze, to jest jakby jedno. Poczynić kroki, które są trudne, które są nieodwracalne w niektórych przypadkach. No i tutaj zalecałbym zawsze znaleźć doświadczonego kolegę, koleżankę, którzy wprowadzą w tą zabawę i ukierunkowego i ukierunkują. Nie takiego YouTube'owego znawcę. YouTube'owy to może nie, ale bo bardziej... wydasz kupę kasy, a to auto nie będzie jeździło. To tutaj to już jest, na wielu innych autach jest przykład, że kupę kasy wydana na lift, przyjeżdża do warsztatu i mówi, to nie jedzie. Wiele naszych zleceń klientów jest niestety poprawianie już wykonanych przeróbek. Niestety rynek jest nasycony produktami słabej jakości. No i to się później mści. No niestety jest to zabawa później bardzo kosztowna, bo wydaliśmy raz, a trzeba kupić drugi zestaw jakichś tam rzeczy. Począwszy, jak to Pablo powiedział, od liftu, od światełka, od uchwytu, od osłony, które mają kolizję ze sobą, nie pasują, jest no, nieprecyzyjnie wykonane otwory, cięcia, łuki i tak dalej, poprzez zamocowanie lamp, które gwiżdżą w niektórych miejscach, tak jak lampa nad szybą bardzo często we Wranglerze.
No nie da się tego po prostu później prowadzić tego samochodu w komforcie, bo mamy huk w aucie. I takich rzeczy jest po prostu bardzo dużo. Widzimy showkary w social mediach, widzimy je w gazetach, no i chcemy taki sam. Okazuje się, że ten samochód później w cudzysłowie nie jeździ, no bo nie jest tak zwany użytkowy. I tutaj zalecamy osoby, które mają doświadczenie albo firmy, które tym się zajmują na co dzień, no i mają dobrą renomę, no oczywiście, a ludzie są zadowoleni. No i to już jest jakby klucz do tej zabawy, żeby się bawić, bo taki offroad to z jednej strony jest świetna zabawa, ale z drugiej strony to jest styl życia, to są wyrzeczenia. No a przy dzisiejszej gonitwie czasowej ten czas jest bardzo ważny, żeby się bawić dziś i teraz, a nie za rok, za dwa albo źle. Wydasz kupę kasy i się nie pobawisz. Tak też bywa. No, wydasz kupę kasy i się nie pobawisz, bo nie pojeździsz. A jaki jest wasz faworyt co do samochodu seryjnie produkowanego? No w dzisiejszych czasach nie mamy za dużego wyboru. Mamy kilka pick-upów, które chyba bardziej są kombi-limuzynami. Z samochodów terenowych fabrycznie no zostały nam tylko dwa auta, z tego co tak można powiedzieć. Suzuki Jimny, z którym jest mega problem z dostępnością. I zrobił się jeszcze ciężarówką dwuosobową. No i mamy Wranglera, no i ten samochód no chyba tak zwanie zdominował rynek i tu można się tak zwanie rozmawiać na temat wyższości Toyoty nad Jeepem czy nad Land Roverem, no ale fabryczny Wrangler jest najbardziej dzielnym samochodem. No Land Cruiser już też jest kombi limuzyną, no. I tyle. Tutaj na samochodzie widzę nazwę Wataha. Czy to nazwa teamu? To jest nasza taka grupa offroadowa. Jest nas tam około 30, jeżeli chodzi o auta. No i tak razem wspólnie same Wranglery, ludzie pozytywnie zakręceni, także wszystkie nasze samochody są oklejone w ten sposób i wszystkie to Jeep Wrangler. Bawimy się po prostu, rodzinne wyjazdy, no i grubsze upalanie. Pozdrowienia dla wszystkich. Pozdrowienia dla wszystkich. Podjechaliśmy w Krakowie pod hotel, wyszliśmy wszyscy ubrani, wiesz, kurtki, nie? Remi pierwszy, ja drugi, tam chyba nas chyba 8 podjechało. I wszyscy, jeszcze skoczyła parę, a wy z tego serialu Wataha, przepraszam, nie, to trochę inaczej, ale pod każdą Biedroną, pod każdym Lidlem, latem masz całą rodzinę, która sobie robi zdjęcia, po prostu czy mogą, czy tak. Nawet mamy, wjechaliśmy na molo do Sopotu i na molo w Sopocie był organizowany taki rajd na kolibkach, tylko my tam mogliśmy wjechać. I pojechaliśmy wszyscy na molo. I na tym molo po prostu wszystkie stały latem. Jeszcze Harley Davidson w tym był. No i oczywiście pełno dzieci, każdy sobie robił zdjęcia, wiesz. To też jest fajne takie dla właściciela Wranglera, który jest fajnie zrobiony, bo każdy jest inny. Nie ma dwóch takich samych. Bierzesz udział w offroadach? Czynnie jako zawodnik nie. Wspieram wielu zawodników. Wspieram wielu podróżników, samochody, które są używane komercyjnie w offroadzie, samochody, które pracują w offroadzie, geodetów, leśników, po prostu wszystkich, więc mogę powiedzieć, że na pewno uczestniczę w offroadzie, no tak. Możesz zdradzić ile cię wyniosły wszystkie przeróbki w twoim aucie? Nie mogę. Nie mogę, bo gdybym powiedział ile, to musiałbym się wyprowadzić z domu. To skarbówka. Nie, to jest pierwszy samochód, który kupiłem i po prostu trzeba łapać się za kieszeń. Tu wszystko kosztuje dużo drożej niż do osobówki. Może klocki, tak? Może klocki hamulcowe możemy dostać w jakiejś tam przyzwoitej cenie. No ale wszystkie dodatki, jeżeli chodzi o amortyzatory, to jest wszystko w tysiącach i takie poszerzenie, cały komplet, nie wiem, około 3000, teraz może mniej, ale no można by było zostać na takich jak tam ma kolega, lakierowane, to są oryginalne, tutaj. No to są oryginalne, to jest Sahara i ona ma pod kolor na gwoździe lakierowane, tak? Można by było zostać przy tych,
No ale no, to ale. Auto by nie wyglądało tak, jak wygląda. Tomku, czy można Cię jakoś znaleźć na portalach społecznościowych? Oczywiście. Poprzez Instagrama, Facebooka, jak najbardziej, Trasek Offroad, łatwo nas znaleźć. Zapraszamy.